współpracy, w ramach tej współpracy w tym roku uda nam się uratować dwa trofowiska, jedno w Spychowie, jedno w Czemkowie. Jak wiedząc, jaką funkcję, ważną funkcję w naszym środowisku pełnią trofowiska, jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy i z tego, że właśnie takiego projektu się podjęliśmy. Mamy nadzieję, że jakby ta tegoroczna pierwsza współpraca zaowocuje i będziemy mogli razem współpracować w